Siemano wszystkim, dziś mam dla was 25 ciekawostek z Minecrafta, których możecie nie wiedzieć. Standardowo dzięki wszystkim za suby, jeśli chcesz mieć szansę pojawić się na ekranie w następnym odcinku, zostaw suba, a więc lecimy. Jedyną miksturą, której nie możemy zrobić w Minecrafcie, jest mikstura szczęścia. Zwiększa ona współczynnik szczęścia o 1 punkt. Do wersji Minecrafta 1.8 mogliśmy zrobić zaenchantowane złote jabłko za pomocą 8 bloków złota i jabłka. Do wersji Minecrafta 1.7.10 nie był potrzebny lapis, ale enchantowanie zabierało nam wszystkie potrzebne poziomy. Za pomocą komendy możemy zespawnić zombie, który jest w plikach gry, lecz nie możemy go naturalnie spotkać w świecie. Ma on dużo więcej życia niż zwykły zombie. Gdy połączymy w craftingu dioryt z kwarcem, możemy zrobić granit. Jeżeli piorun uderzy w czerwoną grzybową krowę, stanie się ona brązową grzybową krową. W najnowszym Minecrafcie możemy zrobić błoto, klikając butelką wody na dirt. Gdy na skrzyni stoi dirt, nie możemy jej otworzyć, natomiast gdy użyjemy motyki na dircie, będziemy mogli już ją otworzyć. Jedynym sposobem, aby przenieść wodę do netheru, jest wlanie jej do kotła. Mając na trójzębie enchant lojalność 3, gdy będziemy mieli pełny ekwipunek oraz go rzucimy, będzie on za nami podążał. Żelazny golem po wpadnięciu do wody nie jest w stanie się w niej poruszać, będzie stał w miejscu. Gravel spadający na piasek dusz będzie się niszczył, tak samo jak na pochodni. Łopata zaenchantowana na szczęście 3 sprawi, że będziemy mieli 100% na wydropienie krzemienia. Jeśli użyjemy kostki mącznej na kwiatku, będzie on się w nieskończoność duplikował. Jeśli zwierzę spali się na ognisku, wydropi ono surowe mięso. Gdy stoimy na krawędzi piasku dusz, a obok jest lawa, to dostaniemy obrażenia, jakbyśmy weszli do lawy. Podczas przepalania mokrej gąbki w piecyku, gdy włożymy na dół wiadro, napełni się ono wodą. Wodorosty możemy sadzić pod wodą na większości bloków. Jeśli tą komendą włożymy kość w slot hełmu, pojawi się ona w ustach postaci. Gdy uderzymy w wilka, a następnie zmienimy tryb gry na pokojowy, będzie on nadal zdenerwowany, ale już nas nie pogryzie. Kilof jest jedynym narzędziem w grze, który nie ma drugiej funkcji pod prawym przyciskiem myszy. Zarówno siekiera, motyka, łopata oraz nożyce mają taką funkcję. Pandy nie jedzą tylko bambusów, ale także ciasta. Sadząc rośliny na przemian, będą one dwa razy szybciej rosły. Jeśli będziemy się palić oraz wejdziemy do kotła z wodą, będzie ona stopniowo wyparowywać, aż w końcu kocioł będzie pusty. Jeśli położymy się spać, a z nami położy się nasz kot, to nad ranem przyniesie nam jeden z tych itemków. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Widzimy się niebawem.